to, co się wydarzyło w ciągu właśnie tych 100 dni w sferze legislacji, w sferze polityki kadrowej, zarówno dotyczących kwestii czysto politycznych, ale również najróżniejszych spółek, chociażby Skarbu Państwa, z ostatnim słynnym przykładem stadniny w Janowie Podlaskim, no to po prostu wygląda niedobrze. No i delikatnie mówiąc, nie można tego wszystkiego zaliczyć do sukcesów tych pierwszych 100 dni rządów Beaty Szydło. Sławomir Sierakowski, co zaliczy do sukcesu? Panowie już skrytykowali, ja mogę tylko to właściwie poszerzyć, więc nie wiem, czy chcecie na pewno, bo jest takie nie powiedzenie... Nie wiemy, jak poszerzysz. Było takie z jednego z traktatów Miłosza, że spadkobiercą ONR-u jest partia. I trochę jest tak, że ten nasz ONR rządzący jest takim spadkobiercą partii. Na przykład z Janowem Podlaskim albo z KGHM-em, chyba największą spółką w Polsce, obok Orlenu. Albo właściwie jeszcze lepszy przykład jest z Orlenem, gdzie po prostu człowiek, który kompletnie pojęcia nie ma o tym, Jasiński nigdy nie pracował w tej branży, po prostu jest z tych okolic Płocka i może no, dlatego się tam... że był ministrem, więc nadzorował pracę takich spółek. No dobrze, ale co znaczy, że nadzorował pracę takich i jak miliona innych, łącznie z Janowem Podlaskim i koniami arabskimi, polskimi, więc no, to znaczy, że się na wszystkim znaczy akurat... No dobra, w każdym razie, no jest to człowiek, z którego się robi żarty w branży i to robią to najbardziej podstawowi pracownicy tej firmy. Tylko nie podawajmy nazwisk. Ale tych spółek jest masa, gdzie po prostu mierny, ale wierny rządzi. I teraz tak, plan Morawieckiego, który jest takim, i w ogóle Morawiecki, który był takim, no taką nadzieją dla wszystkich tych, którzy tam mówili, no tak, no może jest rzeczywiście tutaj, nie wiem, Piotrowicz jako twarz kampanii obrony prawa przed redutą postkomunizmu, czyli Trybunałem Konstytucji. No ileś takich rzeczy ewidentnie sprzecznych i ostentacyjnie cynicznych, ale jest właśnie ten Morawiecki, tylko tak, do dziś Ministerstwo Rozwoju nie ma swojego adresu, a jeśli ma, to ja się chętnie dowiem, jaki to jest adres. Chociaż to ono miało być tym takim skokiem rozwojowym, miało dać taki właśnie impuls i wejść w nową jakość, miała polska polityka. Sam plan Morawieckiego, jak na dobrą sprawę, no to jest powiedzenie, zgarniemy jakoś okrągły bilion złotych, z czego połowa to są fundusze europejskie, ileś to są oszczędności, czy właściwie to, co można wycisnąć ze spółek Skarbu Państwa, chociaż wcale nie jest takie proste. I tu ileś liczymy, że też prywatnych pieniędzy uda nam się zgromadzić. Ciekawe jak, bo równolegle w tym samym programie na przykład nie ma słowa na temat wieku emerytalnego.